Zobaczcie, jak prezentuje się Skoda Kamiq po zmroku. Jest to wersja wyposażona w pełne światła LED-owe wraz z dynamicznymi kierunkowskazami przednimi i tylnymi. Chyba jedyny samochód, a wydaje mi się, że na 99% w tej klasie, który dysponuje takim gadżetem. LEDy w lusterkach, z tyłu również LEDy i również dynamiczne LEDy. Ładnie Skoda, bardzo ładnie. Mały bałagan, żarówka z tyłu, oświetleniowa bagażnika. Chyba też LEDzik, ale taki na żółto świecący bardziej. Zobaczcie jeszcze, jak to wygląda. Więcej o jakości świecenia tych świateł w dalszej części materiału. Chodzi mi o światła mijania i drogowe, a także doświetlające zakręty. Zobaczmy, jak w środku wygląda samochód podświetlony. LED z tyłu, podświetlenie portów USB. Z przodu również podświetlenie LEDowe i tu mała niespodzianka. Nie są podświetlane przyciski służące do aktywowania i wyłączania oświetlenia w kabinie. To małe zaskoczenie. Samo nie są podświetlane lusterka przeciwsłoneczna. Warto dołożyć i dokupić ambientowe podświetlenie przestrzeni tutaj pod listwą ozdobną deski rozdzielczej, podświetlenie klamek wewnętrznych i podświetlenie kieszeni bocznych drzwiach. Zdecydowanie warto, tam chyba to jest cena 650 zł, ale dobrze pamiętam. Polecam, rozświetla to kabinę, podświetlenie jeszcze tutaj przestrzeni, gdzie jest ładowarka indukcyjna również. W skład tego pakietu wchodzi. Bez dwóch zdań warto wydać te pieniądze, relatywnie nieduże na tle kosztu całego samochodu. A tutaj zobaczmy jeszcze schowek, zwykła żarówka żółta, no to minusik. Ale tam, gdzie nasz wzrok normalnie sięga, mamy wszędzie ładne światło LEDowe. Takie delikatne, aksamitne podświetlenia. Zdecydowanie warto, tak jak powiedziałem przed chwilą, dopłacić za to. Zobaczcie, kierownica też biały LED, wszędzie biały LED. Tutaj jedynie w przypadku, gdy mam aktywowaną funkcję blokowania tylnych szyb, to jest na żółto. No i wiadomo, na zielono, jak to w Skodzie tryb auto światło. Czytelnie, prosto, ergonomicznie. Czas sprawdzić, jak w praktyce działają, sprawdzają się, zweryfikować, jak te światła pełne LEDowe w Skodzie Kamiq funkcjonują. Są to światła wyposażone w technologię AFS, znaną z Superba, czyli dostosowują sposób oświetlenia jezdni w zależności od warunków drogowych. Zobaczcie, doświetlanie zakrętów super się sprawdza, bardzo mocno doświetla. Bardzo szeroki kąt tego doświetlania zakrętów jest. Teraz jeżdżąc takimi drogami, powiedzmy bardzo bocznymi tutaj krętymi, ma się wrażenie, aby zasięg był bardzo krótki i być może jest to spowodowane właśnie działaniem funkcji AFS, czyli dostosowującej do warunków drogowych obecnie, czyli prędkości i tak dalej. Ale jasność światła jest dosyć mocna, bardzo szeroki jest ten snop światła, równomierny. Widać to też tutaj odcięcie, że lewa strona świeci bliżej zgodnie z naszym prawostronnym ruchem, a prawa wyżej. Chwilę wyjedziemy na obwodnicę Pszczyny. Jak działają światła drogowe, mijania mniej więcej już widzicie. Zobaczcie, jak mocno i daleko doświetlanie zakrętów działa. Widzicie to pewnie. Lewa strona i teraz popatrzmy na prawą. Rów, lewa. Jak oświetlone są mocno krzaki i tutaj trawy dookoła. Fajna rzecz, czyli dynamiczne kierunkowskazy nie tylko z tyłu, ale z przodu również. To wam za chwilę też pokażę. No to ruszamy po obwodnicę. Od testu świateł modelu Mazda CX-30 staram się mieć ustawioną kamerę mniej więcej na wysokości oczu, żeby jak najlepiej oddawała to, co faktycznie kierujący widzi przed sobą, przed szybą.
Także mniej więcej widzicie, jak te światła tutaj, jak daleko, jak ten snop światła rzucony przez te reflektory jest. Zobaczmy, światła długie. Bardzo daleki zasięg, bardzo daleki zasięg. Być może można mieć jedynie zastrzeżenia, że długie aż tak dobrze po bokach nie oświetlają. Pobocze jest tak średnio w sumie oświetlone, ale to, co widzimy przed nami na wprost, jest bardzo dobrze oświetlona. Dziwi mnie jedynie, że w wersji Style z pakietem czy jakimś tam wyposażeniem, podejrzewam opcjonalnym, w zakresie świateł pełnych LED-owych wraz z kierunkowskazami dynamicznymi, nie ma asystenta świateł drogowych. No taka tutaj, taki niuans, drobiazga, który mi zdecydowanie brakuje. I z tego, co widzę, nie ma tutaj znane choćby z Seata światło autostradowe. No po prostu być może przez to, że światła są wyżej ulokowane, zamocowane, nie było to konieczne. Co do samych świateł, snop bardzo jasny. Czy tak myślę, czy coś mi tutaj doskwiera? No jedynie zasięg mógłby być większy w tym momencie, dalszy, żeby dalej te światła świeciły. Ale to nie jest też tak, że świecą na tyle blisko, już ważą się, czuję się niepewnie, jakoś niebezpiecznie i tak dalej. Nie, nic z tych rzeczy. Ile prędkości, tak jak wcześniej, 90 km na godzinę, 70, nie powodowało jakichkolwiek zastrzeżeń co do, chociaż o tym już wspominałem, że chciałbym, żeby ten zasięg był troszeczkę większy. O tyle jadąc 105, to jakby trochę brakowało tego zasięgu. Chciałem, żeby te światła były wyżej uniesione i dalej świeciły. Snop światła jest bardzo szeroki, no to jest niezmienne, ale odległość życzyłbym sobie, żeby mijania miały lepszy zasięg. Może nam się teraz uda, o widzicie, żeby nie oślepiać. Zasięg jest bardzo dobry świateł drogowych. No i popatrzcie, teraz drogowa. Daleko, wysoko, bardzo równomiernie. Nie ma żadnego odcięcia pomiędzy światłami mijania a drogowymi. Żadnych poświat, także to jest też fajne. Tam jedynie jak jechałem przez obwodnicę, czy obwodnicę Pszczynę, gdzie dookoła są tylko po bokach pola, mogło jedynie brakować szerokości w zakresie świecenia świateł drogowych. Poza tym nie ma się do czego przyczepić.